Po ponad roku czekania, albo jak wolicie, dwóch miesiącach, zgodnie z obietnicą przyszła pora, żeby dokończyć streszczenie z Omniverse. Jeśli pamiętaliście, że styczniowym odcinkiem będzie ten właśnie timeline, to zapewne również wiecie, że w lutym czeka nas jeszcze kolejny i zarazem ostatni. A jeśli zapomnieliście, czego będzie dotyczyć, to polecam się wrócić do listopadowego filmu. Coś ten wstęp wyszedł taki nadzwyczaj krótki i w sumie nie wiem, co teraz zrobić, bo jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jeden temat ciągnąć dwa miesiące. Jak przed każdym timeline'em przypomnę zasady. W rogu macie ramkę z nazwą aktualnie omawianego odcinka. Niektóre wątki są skrócone, bo już się o nich bardziej rozpisałem w poprzednich filmach oraz kierujemy się kolejnością amerykańskiej emisji. Co prawda pisaliście, że dużo lepsza jest kolejność produkcji, ale jak już tak zacząłem, to nie będę zmieniać w połowie. Niemniej z tych nadzwyczaj treściwych ogłoszeń to tyle i już zaczynamy. Wkraczamy do piątego sezonu, który zarazem tworzy miniserię Galactic Monsters, czyli zbiór odcinków utrzymanych w takim trochę spooky, halloweenowym klimacie grozy. No i też wyróżniają to nowe i trzeba przyznać nawet całkiem niezłe intro. Podczas gdy Ben narzeka, że w Bellwood od dwóch tygodni totalnie nic się nie dzieje, Zombozo postanawia przerazić Tennysona, bo bez strachu, na którym mógłby żerować, strasznie wymizerniał. Zombozo, wykorzystując to, że Ben w dzieciństwie panicznie bał się klaunów, zmienia Ruka oraz losowych mieszkańców miasta w błaznów zachowaniem przypominających zombie. Chyba już to gdzieś widziałem. Z nieciekawej sytuacji Tennysona wyciąga jakaś tajemnicza postać, a po chwili infekcja rozprzestrzenia się na całe Bellwood. Zarażony dziadek Max przebudza w Benie lęk z dzieciństwa, a przerażony Tennyson przypadkowo niszczy maszynę Zombozo i przywraca wszystko do normy. Duo postanawia odwiedzić Gwen i Kevina na uniwersytecie, gdzie zostają zaatakowani przez skalniaka czarodziejki, który po chwili znika. Cała czwórka postanawia dowiedzieć się, o chuj tu chodzi, a jako że jest z nimi Zed, to śledztwo przybiera charakter typowego odcinka Scooby-Doo, do czego zresztą nawiązuje tytuł. A jeśli wciąż potrzebujecie dowodów, to zobaczcie aktualny klip. Ekipa odkrywa, że za wszystkim stoi Morningstar albo Darkstar, który już po raz setny próbuje użyć mocy Gwen, żeby odzyskać swój młody wygląd. Gdy Michael zostaje złapany, aresztującym go policjantem okazuje się być czarodziejka, która nie tylko go uwalnia, ale też otwiera portal, przez który wchodzi coś. Po przypadkowo odpalonym komunikacie Vilgaxa Ben twierdzi, że ośmiornico mordy teraz działa w przebraniu jako ludzki hydraulik Bill Gax. W to samo wierzy Siphon, który błaga odtykacza Ruro możliwość powrotu do roli jego przydupasa. Mimo zaprzeczeń Ruka, jak i samego Billa, Ben oraz Siphon dalej myślą, że to zakamuflowany Vilgax. Wiarę w tę teorię utrwala nagłe pojawienie się potworów Vilgaxa, które wyglądem strasznie przypominają Lukubre. Gdy Ben ogarnia swój błąd, prosi Billa o pomoc, a hydraulik w stroju ośmiornicy wabi Siphona w pułapkę. Po aresztowaniu Siphona Gax daje duo swoje ulotki i jak przystało na specjalistę, poleca się na przyszłość. Wes Green zostaje porwany przez zakon Mrocznych Rycerzy, a Kai po raz pierwszy od 6 lat dzwoni do Bena i już coś od niego chce. Duo przelatuje do Londynu, gdzie dołączają do poszukiwań rycerzy, a podczas walki z wszystkich możliwych obcych Omnitrix oczywiście zmienia Bena w szybkołaka. Tennyson oraz Green zbliżają się do siebie, a z takich ważniejszych informacji to okazało się, że GIGANTOZA jest silniejszy niż czteroręki, nie żebyśmy potrzebowali do tego dowodów. Po uwolnieniu USA Kai dziękuje Benowi, który stwierdza, że za chuja nie rozumie dziewczyn. Animo z pomocą pluszaka ucieka z bazy hydraulików, po czym okazuje się, że osobą, która go uwolniła, był on sam z przyszłości. Doktorów próbuje powstrzymać nie tylko Ben, ale też niejaki Chronow Krętak. Debiutuje Gazior i zatrzymajmy się na chwilę, żeby docenić zajebistość tej nazwy. Obaj animo kłócą się ze sobą, po czym ten z przyszłości wraca do swoich czasów, a ten teraźniejszy też wraca, tyle że za kraty. Duo ponownie korzysta z usług Kacza, a ich obecnym celem jest układ anurski. Przez awarię statku ekipa ląduje na Anur Transylu, która ku zaskoczeniu nikogo okazuje się być planetą, z której pochodzą Transylianie. Podczas gdy tubylcy odwracają uwagę załogi, ich statek przeszukuje nie kto inny jak Deshrama. Gdy Ben przegrupowuje się z resztą ekipy i hydraulicznym Furasem, wraca do uroczej kaczki, gdzie oprócz Fantoma już czeka na niego Wiktor. Jednak myśl o potencjalnym raku jąder wywołana przez Energy przeraża Deshramę, który wraz z doktorem ucieka. I już gdy hydraulicy mają nareszcie opuścić tę planetę, Ben upuszcza potrzebną do wymiany część. Deshrama nie ma zamiaru użerać się z czarodziejką, więc teleportuje ją do kibla, gdzie akurat Ben przygląda się monstrualnemu pryszczowi. Infekcja postępuje, a dawni wrogowie postanawiają połączyć siły, by razem zdobyć zamek Ektonuryta. Omnitrix stale zmienia Bena w Schlamfajera, aż za którymś razem odblokowuje nowego skina. Gdy czarodziejka odzyskuje swoją runę z
zdradza hydraulików, ale Róg przechwyca jej księgę i wysyła ją do Bydgoszczy. Ben ogarnia, że pryszcze zniknęły, po czym Blonko mówi, że zmiany skórne najwidoczniej były spowodowane kwitnięciem Schlamfajera. Gdy ekipa naprawia statek i nareszcie może opuścić Transyl, drużyna Deshramy też kończy budowę oraz przywraca do życia władcę Anur Transyl, Lorda Transyla. Vampir przejmuje kontrolę nie tylko nad tubylcami, ale też Rukiem, Kaczem i Furasem. Omnitrix informuje o skończeniu skanowania DNA, po czym Ben zmienia się w Fangampira. Walka przenosi się do zamku, gdzie Cykor niszczy kapsuły z innymi Vladatami, którzy swoją drogą są wymarłym gatunkiem. Atenson jako Atomix rozświetla izbę raz na zawsze, zabijając Deshramę. Po zlikwidowaniu Fantoma i ostatnich poprawkach przy statku Hydraulicy nareszcie mogą wrócić do domu. Zarówno Attea, jak i Luma stwierdzają, że nikt nie jest godny ich ręki, ale wtedy przypominają sobie o istnieniu Tennysona. Jednocześnie randkę Bena z Esther przerywa jeden z kotów Nancy, która po chwili hipnotyzuje Gniewa. Potem jak księżniczki przylatują na ziemię, dołączają do walki o Tennysona, ale gdy ich cel oświadcza im, że przecież wcale nie potrzebują mężów, bo są silnymi, niezależnymi kobietami, obie odlatują, a sam Ben może wrócić na jedyną interesującą go randkę. Ben odkrywa, że kolejny genialny pomysł biznesowy duch Staplera polega na kręceniu Ben Ten Show, gdzie Tennysona gra Defis, Viver, z Wallem jest Kablo, a rolę Gwen dostał Simian. Lino Panim zmienia się w kilku unikalnych goofiach kosmitów, ale zaczyna robić się poważnie, gdy na wezwanie Arachnomałpy respi się Giga Nerd. Jak się okazuje, ten niebieski debil sprzedał Karłowi ziemię i nie chodzi mi tu o jakąś działkę, tylko całą planetę. Collectimus jako psychofan Bena przystaje jednak na wymianę. Stara koszulka Tennysona z czasów wakacji w kamperze w zamian za wolność ziemi. Gdy Tennyson dostarcza gnomowi szmatę, ten zmieniał w kolekcjonerską kartę, po czym odlatuje i już nigdy nie wraca. BBZ jest atakowany przez alternatywnych Tennysonów i Albedo, ale zostaje uratowany przez Bena Prime, który zabiera go do Paradoksa. Profesor wyjaśnia, jak w Bentenie działa Omniversum, po czym znika. Tennysonowie zostają zaatakowani przez Iona, Vilgaxa, Albedo i złych Benów, a ośmiornica mordy mówi, że brak Omnitrixa czyni BBZ dziką kartą, na której istnienie nie może sobie pozwolić. Paradoks wraca z kilkoma dobrymi Tennysonami, ale nie ma to znaczenia, bo Vilgax odpala bombę, która usuwa wszystkich pochodzących z wymiarów innych niż ten bezzegarkowy. BBZ wyposażony w Omnitrixa Bena Prime wraz z Paradoksem postanawia uratować Omniversum, więc cofają się do momentu, jak to się wszystko zaczęło. Duo trafia na statek Vilgaxa, dopilnowuje, żeby ośmiornicy urwało połowę ciała oraz dyskretnie przekazuje Benowi Prime jego prototyp. Następnie werbują do swojej drużyny Gwen Ten, Justina Biebera, 10-tysięczniaka i Tennysona Prime. BBZ wraca do momentu, gdy uratował go Paradox i jako mechaniczny cofa efekty wybuchu bomby czasowej, przywracając wszystkie timeliny. Tennysonowie wspólnymi siłami spuszczają Vilgaxowi międzywymiarowy wpierdol, po czym Paradox wygłasza jeden z najlepszych monologów w historii animacji i zabiera Bena Prime do jego timeline'u, kończąc pierwszą fazę wojny czasowej. W Bellwood pojawia się nowa grupa samozwańczych mścicieli, którzy za wszelką cenę chcą pokazać, jacy to oni nie są zajebiści oraz jak beznadziejny jest Ben. Tennyson, wiedząc, że członkowie grupy mają zbyt wyjebanego, żeby długotrwale współpracować, postanawia poczekać, aż sami się wykończą. Jest pewny, że ekipa rozpadnie się od środka do tego stopnia, że zamiast z nimi walczyć, woli patrzeć, jak schnie farba. Ostatecznie jednak nienawiść, jaką do Tennysona żywią mściciele, jest tak silna, iż znowu się jednoczą, ale po szybkiej walce uciekają, poprzysięgając zemstę. Chrono Wkrętak ratuje Bena podczas ataku szukacza, po czym dołącza do poszukiwań organizowanych przez Syphona. Natomiast celem tych łowów jest Argid, a konkretniej to tajemnicza broń, którą na oczach Syphona połknął, a w efekcie czego dostał moce żygania Techadonami. I nie, ja teraz nie żartuję. Taupik wywołuje u szczura cofkę, a w Kreutak po przechwyceniu sześcianu despawnuje się. Z nicości do bazy hydraulików przedostaje się Phil, a wraz z nim niejaki Cervantes. Hybryda chce złapać Kevina, a gdy dochodzi do ich spotkania, Levin wpada w panikę. Po tym jak udaje mu się uciec, opowiada Benowi, że podczas gdy przebywał w nicości, Cervantes przeprowadzał na nim oraz chociażby na Alanie eksperymenty z dawaniem ludziom umiejętności obcych. Na dodatek mówi, że wcale nie jest osmozjaninem, a planeta Osmos 5 nie istnieje. Z kolei gdy Cervantes łapie duo i sprowadza ich do bazy, Kevin mówi, że jednak jest osmozjaninem, ale słowo to wcale nie jest nazwą gatunku, tylko zwrotem, jakim Cervantes określa ludzi z unikalnymi mutacjami. W ogóle pamiętacie, jak kiedyś tam Alien Fucker współpracował z ojcem Kevina? No to teraz ogarnijcie, że nic takiego się nie wydarzyło, bo to była tylko kolejna iluzja Cervantesa. Wykorzystując zamieszanie, hydraulicy dają radę pozbyć się Routersów, podczas gdy Kevin robi coś z głową Argita. Luli przybywa na ziemię i żąda zabrania jej do strefy 51.
1. Ze wspomnień Blukicia i Driby dowiadujemy się, że młodzi galwanie mają formę plem, znaczy kijanki. Dodatkowo opowiadają o tym, jak Azmut kilka dekad temu wysłał ich na ziemię oraz jak młody Max prawie zestrzelił ich statek. Galwanie zostali przeniesieni do strefy 51, gdzie na próbie ucieczki w kiblu przyłapuje ich alien fucker, a po tym jak cała trójka wspólnie pokonuje Benevo, autistic duo postanawia zamieszkać na ziemi. Po tym jak gaz, którego Piołcha użył do ucieczki ze swojej celi, dostaje się do nosa Ruka, Blonko zmienia się w prawdziwego Jimbro. Podczas pościgu za zbiegami duo zapisuje się na turniej walki o złotą pięść, którą Ruk wygrywa, a potem, jako że samo wydarzenie jest nielegalne, aresztuje wszystkich uczestników. Po powrocie do bazy galwanie stwierdzają, że na przypadłość Blonko nie ma lekarstwa i jedyne co mogą zrobić, to czekać kilka tygodni, aż objawy przejdą same. Po tym jak duo łapie Piąchę i odstawia go do bazy, jego prawnik, którym jest oczywiście Chadzmut, momentalnie nakazuje go uwolnić. W pewnym momencie rozstępuje się niebo, z którego wychodzą Celestial Sapiensy, mówiące, że Ben poniesie konsekwencje stworzenia całego uniwersum. Tennyson zostaje przeniesiony do kosmicznego sądu, po czym stwierdza, że lepiej zadzwoni do Chadzmuta. Rozpoczyna się przesłuchanie świadków, podczas którego to mieszkańcy uniwersum decydują, czy oskarżony jest winny, czy też nie. Ostatecznie Ben korzysta z prawa pojedynku i jako podbródek X przekonuje Serenę i Bellicusa, że będą mogli kłócić się w nieskończoność, o ile dadzą mu pełnię kontroli nad obcym. Maski zgadzają się, a Tennyson pokonuje wrogiego Celestiala, wywalczając sobie wolność. Kevin i Arjit chcą ostrzec Alana przed właśnie spawnującymi się routersami, tymczasem Gwen wraca do Bellwood w związku z listem pożegnalnym Levina. Duo i Gwen ratuje Maniego i Helen przed hybrydami oraz widzimy, że Alan zyskał moce pyronity nie po rodzicu, a przez eksperyment genetyczny, po którym Cervantes wymazał mu wspomnienia. Obie drużyny spotykają się w bazie routersów, gdzie Cervantes miesza hybrydom w głowach oraz przekonuje Kevina, że to Ben jest źródłem wszystkich problemów i nadchodzącą burzą. Tennyson, Rook i Arjit dają radę uciec z placówki, podczas gdy drużyna routersów zyskuje nowych członków. Szczur zabiera hydraulików do swojej starej kryjówki, gdzie opowiada o tym, jak to Cervantes lata temu wysłał więźniów na ziemię z misją złapania Tennysona. Podczas operacji debiutuje nowy Kevin Eleven, chociaż tu bardziej 12, ale nokautuje go sam Arjit. Opowieść przerywa jeden z Waybadów, a pościg trwa aż do Cytadeli. Kevin znowu wchłania mocą Nitrixa, ale okazuje się, że przez cały ten czas blefował, po czym pokonuje Cervantesa i przywraca hybrydom wspomnienia. Na koniec wygłasza monolog, w którym stwierdza, że wygrał dzięki mocy przyjaźni oraz wraz z hydraulikami odchodzi i co prawda zostawia routersów w nicości, aczkolwiek bez ich Waybada odpornej bazy. Widzimy najlepsze intro w całym Bentenie, po czym do bazy hydraulików dostają się Vera oraz jej wnuk Clyde, który zarazem jest kuzynem Ben. Alien fucker postanawia oprowadzić siostrę po swoim pałacu, podczas gdy nerd spędza z duo cały dzień. Przebywając w podmieście, Clyde zdobywa bransoletę mogącą stworzyć całą zbroję i nazywa ją Syncotrix. Haczyk jest jednak taki, że Liam na padzie może kontrolować całym urządzeniem. Ostatecznie jednak Clyde pozbywa się kontrolera i wraz z Verą na zawsze znika w windzie. Statek lądujący na ziemi ma nieproszonego gościa w postaci Kundo, czyli byłego nauczyciela Ruka, który za zdradę uznaje to, że Blonko dołączył do hydraulików. Podczas gdy Max i Watson łowią pokemony, Rook napierdala się ze swoim dawnym mistrzem, w efekcie czego Kundo zostaje skażony paliwem swojego statku i odblokowuje nowego skina. Najmłodszemu odpada ogon i postanawia przyjąć imię Rook Ben. Nowym wykładowcą na uniwersytecie Gwen zostaje Hex. Nie cieszy się jednak spokojnym życiem, bo na uniwerek przybywa Hope, która chce od niego odzyskać jakiś artefakt. Jednocześnie Kevin i Rook tworzą auto, które w końcu nie będzie wymagało naprawy co 2 minuty i gdy nareszcie im się udaje, magic. I blame myself. Finalnie Gwen wysyła czarodziejkę w pizdu, a mechanicy wracają do garażu. Cofamy się do czasu, gdy Ben miał 11 lat i widzimy, że pan Bauman utrzymuje dość bliską relację z uratowaną przez siebie kosmitką. Bena ta relacja obrzydza, a dziadek Max jedynie się uśmiecha. Ciekawe kurwa dlaczego. Wracamy do teraźniejszości, gdzie Vulcanus podąża za parą aż do podziemnego źródła. Podczas gdy górnicy rozbierają jego statek, Tennyson pomaga sąsiadowi uratować jego rocznicę, Ben, nie ogarniając, że Esther
zaprosiła go na randkę do muzeum, przychodzi z drukiem, a gdy okazuje się, że wystawą zarządza Kai, robi się jeszcze bardziej niezręcznie. W budynku pojawia się też chrono w krętach i atmosfera robi się coraz to bardziej napięta. Kolejną już kłótnię Bena i Kai przerywa w krętach i mówi, że pochodzi z przyszłości, gdzie Tennyson i Green są razem, po czym okazuje się, że nie kłamał. Jednocześnie Subdora wraca z ukradzioną częścią do w sumie nie wiadomo kogo. Po Bellwood grasuje banda kryminalistów przebranych za Bena, więc prawdziwy Tennyson zostaje wysłany przez alien fuckera z misją infiltracji ich spawnera, jakim jest siłownia Piołchy. Po pewnym czasie dzikie pnącze dostaje zaproszenie do wzięcia udziału w jednej akcji, gdzie okazuje się, że Jim Brosi od początku wiedzieli, że to Tennyson w przebraniu. Ich drogę ucieczki zabezpieczają jednak hydraulicy, po czym nawet Blue Kid i Driba cisną bekę z bro. Arjit zakłada firmę ochroniarską, ale cały ten interes wydaje się podejrzany. Okazuje się, że szczur ma kreta w postaci Simiana, który przekazuje Rojo pewien sześcian. Tennyson prostym trikiem podmienia kostkę, a jak się okazuje, zawartością tej oryginalnej było latające gówno z obcej potęgi. Podczas gdy Sandra wraz z Duo jedzie w odwiedziny do Wredziaków, niespodziewanie z mlekiem wraca tata Wredziak. Jak się jednak okazuje, staremu wcale nie zależy na naprawie relacji z drugą częścią rodziny, więc równie szybko jak wrócił, tak i ponownie znika. Asmod 23 ma dość Bibera, więc zostawia go w wymiarze Bena Prime, po czym wraca do siebie. Tennyson oraz Rook podążają za egzoczaszką i Subdorą do ich kryjówki, gdzie znajdują jeszcze psychobosa i chronosapiensa Maltruanta. Niedokończony kosmita odpala promień, a Ben, nie ogarniając co się stało, myślą, że rozjebali całe Bellwood. Jak się jednak okazuje, zostali przeniesieni do dystopijnego wymiaru, gdzie Tennyson jest hegemonem, który kontroluje jedyne źródło wody w Bellwood, a właściwie Benwood. Pojawia się sam wkurwiony Ben i cała trójka rozpoczyna walkę o ostatnią część Maltruanta. Chronosapiens po odzyskaniu pełni mocy zdradza psychobossa, psuje Omnitrixy i mówi coś o wojnie czasowej, po czym się despawnuje. Więźniom udaje się uciec z obozu, za co Rook dostaje solidny opierdol. Doktor jako tako naprawia zegarki, a to dlatego, że jedno urządzenie transformuje drugiego Bena i na odwrót. Tennysonowie uwalniają niewolników i pokonują wkurwionego, a Blonko buntuje się i stwierdza, że to koniec jego tyranii. Na wzgórzu spawnuje się duch Staplerowi Mr. Smoothie, dzięki któremu Benowie wracają do siebie. We flashbacku pan Bauman wybiera się do creepy posiadłości, a gdy z niej wraca, nie wkurwia się na Bena, więc coś zdecydowanie jest nie tak. Następnego dnia wszyscy dorośli w okolicy zachowują się dziwnie oraz charakterystycznie mają zamknięte jedno oko. W backroomsach rezydencji drużyna spotyka Kevina, który jest na swego rodzaju nicościowej smyczy. Jak się okazuje, za wszystkim stoi Deshrama, który po chwili zostaje wciągnięty do portalu, zresztą tak samo jak Kevin, co nadzwyczaj smuci Gwen. Kyber ponownie dostaje się do bazy hydraulików, tym razem kradnąc Nemetrix. W podmieście łowca dogaduje się ze Skurdem, czyli glutem mogącym kopiować umiejętności wszystkiego, czego dotknie. Dzięki tej współpracy Kyber może w pełni korzystać z Nemetrixa, a jednocześnie jest zabezpieczony przed trwałymi uszkodzeniami genetycznymi. W ogóle pamiętacie, jak na początku pierwszego sezonu Blue Kid i Driba pracowali nad teleporterem? No to właśnie go skończyli. Skurd postanawia przyczepić się do lepszego zegarka, w efekcie czego Kyber mutuje. Glut dodaje bogowi działko na Lego, a Rook odzyskuje Nemetrix. Wszystko fajnie, tylko ta plazma nie chce teraz zejść. Duo ściga bestię czasową, a ich walka prowadzi do całkowitego zatrzymania czasu. Przez portal wbijają Paradox oraz Tenkei, a z takich ważniejszych informacji debiutuje Włodzimierz Biały. Okazuje się, że to Ion wykluł potwora i podczas gdy Ben i Rook po raz drugi próbują go złapać, 10-tysięczniak z resztek Ben Wiatra i protociążarówki tworzy motoczasy. Cała czwórka cofa się o kilka minut i ponownie próbuje powstrzymać bestię, bo w końcu do 3 razy sztuka. Nareszcie udaje im się ponownie zamknąć potwora w jajcu, chociaż Ion i tak już dostarcza 2 kolejne bolsy Maltruantowi. Kai dzwoni do Bena, bo znowu potrzebuje pomocy, tym razem podczas ekspedycji w Dos Santos. Wewnątrz świątyni nieba czeka na nich jakaś część, a wszechobecnymi pułapkami steruje Galvan pozostawiony przez Paradoxa. Profesor pokazuje, jak to po ostatniej porażce Maltruanta rozebrał go na części, które ukrył w różnych zakątkach Omniversum. Złole zdobywają ów element, Ben i Kai coraz to bardziej się do siebie zbliżają, a Paradox zabiera Galvana z powrotem na Galvan Prime, gdzie akurat rozpoczyna się sezon na wysuszone galwanki. Czarodziejka zmienia Gwen w figurkę i chowa ją do torby, gdzie już siedzą Hex, Darkstar i Advaita. Uczelniany woźny o magii jest zdecydowanie za dużo jak na zwykłego śmiertelnika i w momencie, gdy Ben mu to wytyka, Bezel zmienia się w maga na przynajmniej 30 levelu. Tennyson z pomocą Skurda zamyka w torbie samą Hope, w efekcie czego reszta figurek zostaje uwolniona. Korzystając z nieobecności Bena, Alien Fuckera i
i innych topowych hydraulików, spieczony goblin przejmuje kontrolę nad ich bazą. Rook jest zdany na siebie, Blue Kitty oraz Dribble, czyli w sumie tylko na siebie, więc postanawia uwolnić Fistinę, która od teraz też jest przepychaczem Kibli. Kundo postanawia wysadzić bazę wraz z nią całą planetę, więc Max podejmuje ostateczną decyzję i wysyła całą bazę w pizdu. Ben jednak mówi, że skoro Galwanie ostatnio skończyli robić teleport, to czemu by po prostu nie zostawić tej bazy na orbicie i w razie potrzeby tepać się tam i z powrotem. Dziadek przystaje na ten pomysł, a za brawurową akcję mianuje Rooka nowym magistrem. Ben nareszcie pozbywa się Skurda, a Vilgax i Albedo po raz kolejny łączą siły, tym razem żeby napaść na Galwan Prime. Albedo jak zwykle postawił na swój stabilizator, natomiast Vilgax wchłonął moce z wcześniej ukradzionych zwłok Maltruanta. I teraz tak mnie zastanawia, czy to już nie podchodzi pod nekrofilię? Azmut całkowicie wyłącza zegarek byłego pomocnika, po czym Tennyson błaga Skurda, by do niego wrócił. Duo wspólnymi siłami ostatecznie niszczy resztki Mechamorfa, a Albedo zostaje skazany na prace społeczne. Ben zostaje główną nagrodą pysznego turnieju, w którym udział biorą wszystkie mniej lub bardziej znaczące dziewczyny z życia Tennysona. Esther cały czas próbuje mu coś powiedzieć, ale jest stale olewana. Tennyson ratuje wszystkie uczestniczki z nicości, po czym w końcu wysłuchuje to, co Esther miała mu do powiedzenia. Stwierdza, że ma dość walki z przeznaczeniem i w ogóle to spotyka się z Antonio, czyli byłym chłopakiem Sunny Tennyson. Tak powstało w sercu Bena lukę momentalnie wypełnia bez dwóch zdań najgorsza, jak wspólnie ustaliliśmy kilka miesięcy temu, opcja. 20 lat w przyszłości w bazie hydraulików na orbicie trwa przyjęcie pożegnalne Alien Fuckera, podczas gdy bohaterowie są zajęci przybyciem prezydenta Ziemi Argita, Subdora kradnie zniszczatora egzoczaszka karłowatą gwiazdę. Okazuje się, że Chrono Wkrętak to tak naprawdę Ken, niesamowity plot twist. Maltruant zamraża przeciwników w czasie, po czym na motoczasach przybywają teraźniejsi Ben i Rook. Chrono Sapiens tworzy coś z ukradzionych przedmiotów, po czym rzuca Kenem w spawnującego się Iona, przejmuje jego Rydwan z czasobestią i znika... no... w czasie. Duo rusza za nim i wypycha go do 1770, gdzie spotykają Jerzego Waszyngtona walczącego z zombie. Maltruant wysyła wyzwanie o pomoc, na które odpowiada sam młody Vilgax. Obie drużyny rozpoczynają walkę, po której Maltruant wraca do Rydwanu, a Vilgax poprzysięga, że kiedyś zdobędzie ten transformujący zegarek, co jednocześnie rozpoczyna jego trwającą ponad 200 lat obsesję na punkcie Omnitrixa. Duo podąża za Chrono Sapiensem aż na sam początek czasu i wchodzi na pokład statku Contamelian, o których już szerzej mówiłem w kwietniu. Maltruant chce użyć swojej bomby, żeby stworzyć wszechświat na swoje podobieństwo, ale jako, że czas jeszcze się nie zaczął, to jego czasowe moce są bezużyteczne. W ostatniej chwili Ben daje radę złapać urządzenie i jako feedback tymczasowo pochłania energię oraz najpierw niszczy Chrono Sapiensa, a potem samą bombę. Ben i Rook są świadkami tego, jak Contamelianie tworzą ich timeline, a Skurd odkrywa, że jego gatunek odgrywał kluczową rolę w tworzeniu życia w tym właśnie wymiarze. Glut postanawia dołączyć do swoich przodków, a jako, że czas już płynie, to do duo dołącza Profesor Paradox. Cała trójka zbiera części Maltruanta oraz chowa je w różnych zakątkach uniwersum, ostatecznie zamykając pętlę. Ben i Rook po stworzeniu wszechświata potwornie się nudzą zwykłym piciem smoothie, więc postanawiają zobaczyć swoją kreację. Ben dzwoni do Gwen, do Lin i każe się pakować jej oraz Kevinowi, po czym cała czwórka wyrusza na kosmiczny road trip. Wiecie, co się właśnie stało, prawda? Po ponad roku streściłem Omniverse, a tym samym przerobiłem całego głównego Bentena. Szczerze, nawet nie wiem zbytnio, co teraz powiedzieć. Oczywiście poza tym, że to nie koniec timeline'ów, bo jeszcze w lutym będzie ostatni, ale no, naprawdę czuję mega satysfakcję, że udało się to osiągnąć. W sumie to możecie też stanąć w lustrze i podziękować samym sobie, bo jednak gdyby nie te wasze notoryczne pytania, kiedy Omniverse, to nic z tego by nie było. Zgaduję, że tak jak pod pierwszą częścią wielu z was zaraz ruszy szturmem do komentarzy i zacznie pytać, a gdzie obejrzeć to Omniverse? Dlatego już teraz mówię, że wszystkie linki macie na Discordzie. I teraz słuchajcie uważnie, bo inaczej dostaniecie opierdol od ludzi na serwerze, w tym bardzo możliwe, że od samego mnie, że nie umiecie czytać. Jak tylko przejdziecie weryfikację, sprawdźcie przypięte wiadomości na kanałach bentekstowy oraz kreskówki. A zmieniając temat, co wy sądzicie o Omniverse? Uwielbiacie? Jest wam obojętne? Czy może totalnie wam nie podeszło? Dajcie znać w komentarzu, a na razie goodbye and good riddance. Dzięki. Cześć!